Prawda futbolu, witam bardzo serdecznie. Jest mój pierwszy zawodnik, który dzisiaj wystąpi, bo będzie ich dwóch. Zaraz się pojawi, ponieważ Drugi grał. wejdzie tak jak w swoim klubie z ławki. Nie wiem, czy z ławki wchodzi. Nie, jak jest zdrowy, to myślę, że gra w pierwszym składzie. Śmieję się, żartuję. Bożydar Iwanow, Polsat Sport, witam bardzo Dzień dobry. serdecznie. I będzie z nami oczywiście Łukasz Gikiewicz, którego zapowiadałem, podróżuje. Podróżuje po meczu, grał dzisiaj mecz, więc chwilka będzie spóźnienia, ale absolutnie usprawiedliwiony. Panie Bożydarze, pierwsze pytanie, co to za Jaką koszulka? mam koszulkę? Tak, musi być to. No. Ja nie wiem, nie Koszulka widzę. jest w tym świecie nieprzypadkowo, Gdy świeci. bowiem w wielki świat piłki przez w tym świecie do Pogoni Szczecin trafił być może MVP ostatniego spotkania, niejaki Jakub Piotrowski. Także to jest moja dedykacja do Kuby, którego bardzo, bardzo szanuję, bardzo go lubię. Znam dużo ludzi ze świecia, tam jest dużo boisk treningowych, fantastyczna praca z młodzieżą, mnóstwo ludzi zaangażowanych. Oczywiście tam jakieś kwestie organizacyjne, finansowe spowodowały, że ten zespół gra nieco niżej niż jest do tego usposobiony, ale mam nadzieję, że ta wda będzie znowu gdzieś cieszyła oko i właścicieli, i kibiców. Także mam tam dużo, dużo znajomych, bardzo fajnych ludzi. Spędziliśmy tam kapitalny czas kiedyś z Wojtkiem Kowalczykiem podczas meczu Pucharu Polski z Zagłębiem Sosnowiec. Także dużo, dużo fajnych wspomnień. Ta koszulka jest też takim efektem mojej wizyty kiedyś, kiedy po tych swoich problemach zdrowotnych gdzieś tak jeździłem po Polsce, po moich różnych przyjaciołach, no, z którymi z wiadomych względów się nie widziałem i otrzymałem taką właśnie też koszulkę. Ja wiesz, że ja lubię takie koszulki nietypowe, klubów tych może mniej znanych, ale znaczących, bo one też budują piłkarzy, którzy są dzisiaj w reprezentacji Polski. Absolutnie. Słuchaj, natknąłeś mnie do tego, żeby zacząć zbierać koszulki, plus kolega Święcicki, który powiedział: Nie, no panie Romanie, jak akredytację zbieramy i koszulki w takim razie. Akredytacji mam tu jakieś kielichy gdzieś miałem, nie wiem gdzie to jest, ale mam nadzieję, że żona mi tego nie wyrzuciła, bo to kilkadziesiąt lat zbierania. Natomiast muszę powiedzieć, że przygotowałem się do tego live'a, proszę bardzo, zobacz ile koszulek dzisiaj. I nie dlatego, że ja je kupiłem nawet, muszę przyznać, że po pierwsze wielka sympatia, moja żonka aż się wzruszyła, jak zobaczyła tą koszulkę, bo to jest koszulka od kibica. Witam panie Romanie, prawdy futbolu. Rafał Nalepka, jeśli się koszulka spodoba, to tylko pozdrowienia dla mojej żony Aliny, synka Filipa i czteromiesięcznej córeczki Zuzanny. Więc naprawdę wielka sympatia. Rafał, dziękuję za piękny prezent kupiony gdzieś tam w Londynie. Wiesz, znasz tych dwóch gości? Tak. Czyli? Jeden ma Paco na imię, a drugi jak? Odkładamy. Będę zakładał. Ja Będę pewien. obiecuję Maćko, że ja koszulkę tę, którą otrzymałem, założę na następną prawdę futbolu. Bardzo cię proszę, słuchaj, dojdziemy do Maćko, bo najpierw tutaj sobie ułożyłem w kolejności, jest prawda futbolu. Muszę powiedzieć, że skrytykowałem tą koszulkę, ale jednak rozumiem, że tam Jak ją wcześniej są. dostałeś, to zmieniłeś zdanie, nie? Wiesz co, nie podobała mi się taka absolutnie, ona wydawała mi się taka bez jakiegoś ciekawości. Natomiast jak im bliżej ją oglądam, to wielkie godło w To jest fajne. centralnym. To jest takie przypominające te czasy 82 albo 86 roku chyba, nie? Tak. Więc powiem ci, że troszeczkę A mi się nabrałem. wydawało, że tam są takie lekkie paseczki jeszcze, takie pionowe. Nie ma takiej jakby struktury? Nie, nie ma, tak? Nie, ale struktura jest taka, że rzeczywiście nie jest jednolita. Pewnie meczowe jest jeszcze bardziej, ale to nie jest struktura jednolita. Natomiast nie wiem, czy to są paseczki, czy tylko bardziej. No są takie paseczki, no kwadraciki, ale tak bym powiedział, także jest. Natomiast od Darka Wesołowskiego, dzisiaj Wistula Garfield, spotkaliśmy się z Marcinem Lepą, proszę Tak, bardzo, taka znam, koszuleczka. Tylko znam. miałem od razu, zaznaczałem L-kę, dostałem i mówię, nie, no XL-kę, panowie, zawsze XL-kę, jak ktoś to XL-kę, mówi, ale Lepka mi mówi, ale to jest taka amerykańska L-ka, także jest. Nasz kolega Tak, o, Maćko jest to mam, tak. niezawodny, także proszę bardzo, Mamy za słuchaj, dużo sponsorów różnych, jeszcze się nie dogadałem na lokowanie produktów, także czekam. strasznie dużo mają tych sponsorów, No. słuchaj, nie, no po prostu jestem w szoku. Jakiś bardzo bogaty klub ta Wiktoria Września, to zobacz, Roku, jak będzie dla Amerykanie. ciebie ta koszulka za mała, to biorę ją. Dobra, a proszę, Amerykanie mają,
Polonia, bo to ten sympatyczny klub w ogóle mający... Wiem, też... oni na Legia Cup grają bardzo często tam na tym turnieju. I mają fantastyczne też polskie korzenie i tak dalej. Natomiast słuchaj, dostałem też koszulkę Mateusza Bożoka i się absolutnie nie obrażam na ten trykot, bo to jest co prawda trykot BVB, ale kagała, także jest poważna piłkarz. Oczywiście, poświęcę mu kiedyś cały odcinek Prawdy Futbolu. Jaka jest prawda, jeśli chodzi o Shinji'ego Kagawę. Natomiast Bożeczku, bo ty komentowałeś mecz Walia, skończyliśmy wątek koszulkowy, czekamy jeszcze na Łukasza, ale ja już bym też zaczął narrację, bo chciałbym, żebyś przedstawił nam swoje racje dotyczące Walia Finlandia i siły albo słabości Walijczyków, jeśli mają słabości. Wiesz co, czy mają słabości? Na pewno... Jakimś niepokojem dla selekcjonera był fakt, że Danny Ward, a więc bramkarz numer jeden, nie gra w swoim klubie. On jest numerem trzy, nawet za Jakubem Stolarczykiem. Zagrał w tym sezonie tylko dwa mecze w Premier League Two, w których puścił pięć bramek w dwóch spotkaniach. To pewnie nie dawało jakiegoś takiego wrażenia, że to może być pewny punkt, ale on nie wykonał żadnego fałszywego ruchu, jeżeli chodzi o tę rywalizację z Finlandią. Oglądałem też mecze z Turcją i Chorwacją u siebie jeszcze w tej fazie jesiennej eliminacji, jeżeli chodzi o grupę, w której rywalizowali. Oni z tą Chorwacją wygrali 2-1. Z Turcją zremisowali 1-1, więc zespołem, który też awansował bezpośrednio do turnieju, podobnie jak Chorwaci. Mieli jednak niesamowitego niefarta, bo bodaj przez pierwszą godzinę sędzia nie podyktował trzech ewidentnych rzutów karnych dla reprezentacji Walii. A w drugą stronę sytuacja była też taka, powiedziałbym 50-50, ale mniej zdecydowane było wejście walijskiego obrońcy niż Chorwatów i sędzia podyktował rzut karny, więc wydaje mi się, że też Walijczycy byli bliscy wygrania tego spotkania. Już te dwa chociażby rezultaty świadczą o tym, jak to zespół jest groźny, niebezpieczny, jak ma ułożoną strukturę. Siema Giki! Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, panowie. Nie, no sprawiedliwiśmy się. Tylko bo Żydar mówi... No tak, wejdzie z ławki, jak w swoim klubie. Czy ty z ławki wchodzisz? Joker, bo Żydar jest na czasie, tak, no. Boże, dobrze mówi. Ale 2-0, gonimy lidera, Wisłę Płock 2. Roko, ja już trener, biznesmen, dziennikarz, ekspert, więc ja już, wiesz, granie powoli schodzi na dalszy tor. Ja śledzę zawsze. Nawet chciałem się na mecz dzisiaj wybrać, ale jakoś mi się nie udało. Połowę podcastu Tomka Ciąkały i naprawdę klasa, opowieść życia wzięta, bez takiej napinki, sztuczności, mówiłeś jak jest. Ja dosłucham drugą część, także chętnie zapromuję, bo naprawdę... Wiesz co, brakuje czasami autentyczności w mediach. Wiesz, że ludzie się wypowiadają, ale tak chcą coś powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć. A ty mówisz jak jest, co myślisz i tak dalej. Także bardzo szanuję takie wystąpienia. Tutaj bardzo się przydasz do analizy. Roko, ale ja tobie też powiem. W Polsce jak powiesz, to źle. Jak nie powiesz, to też źle. Więc wiesz, my żyjemy w trochę dziwnym kraju. Łukasz, fantastyczny człowiek. Mam z nim same dobre, że tak powiem, wspomnienia. Pomocna dłoń na jego... Nazwisko w Jordanii, wszystkie drzwi stawały przede mną otworem i wszyscy go znają, także muszę powiedzieć, że robi to wrażenie. Słuchaj, skoro zaczęliśmy od Walii, to jeszcze pozwolisz, że posłuchamy wykładu kolegi Bożydara, bo... Także zacząłem od tyłu, Roman, Danny Ward, natomiast tak jak mówię, on w tych trzech meczach jakby no nie popełnił żadnego błędu, więc nie jest to zawodnik, po którym widać, że on nie gra w swoim klubie. Tak, to jest też ciekawa sprawa, bo zazwyczaj no, bramkarze grać powinni, ale Walijczycy od dłuższego czasu gdzieś mierzą się z tym problemem i ci wszyscy bramkarze, którzy są powoływani, tak było też wcześniej, mają jakieś swoje problemy, jeżeli chodzi o regularność, bo mają w swoich klubach po prostu bramkarzy lepszych, a Leicester to nie jest klub Premier League, tylko Championship, to też trzeba zaznaczyć. Trójka obrońców i to też jest jakby zestaw stały, zgrany, tutaj nie ma jakby pytań, czy zagra ten, czy tamten, ta trójka gra. Rodon i Mefam, zawodnicy o bardzo dobrych warunkach fizycznych, bardzo silni. Davis grający po lewej stronie, nieco niższy gracz Tottenhamu, ale też z niezłym wyprowadzeniem. Natomiast tamta pozostała dwójka, ona się specjalnie nie bawi w jakieś podchodzenie wyżej do rozegrania. Nie muszą tego robić, bo mają Ampadu. To jest chłopak, który zagrał 50. mecz w kadrze i to jest w ogóle w historii reprezentacji Walii zawodnik, który zrobił to w najmłodszym wieku. Czyli nawet Gareth Bale rozegrał 50 spotkań później niż Ampadu, to też świadczy o tym, jak ten chłopak,
który był przez Akademię Chelsea chyba szkolony, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 16-latek powołany do kadry, jeszcze jako zawodnik Exeter, jako mały chłopak, też z zadania głównie defensywne, ale też w dwóch akcjach pokazał się z przodu, bo on potrafi wyjść z głębi pola i wejść w drugie tempo. Najważniejsze, wydaje mi się, jest jednak to, co dzieje się przed nim, czyli to jest Brooks i Wilson, zawodnicy bardzo dynamiczni, pełni energii, od razu po przejęciu piłki szukają, jak to mówi trener Piotr Kobierecki, tych podań pionowych, progresywnych, albo wchodzą w dribbling, albo szukają strzału, albo zagrywają prostopadłą piłkę, jest tam dużo dynamiki, energii i no takiej pozytywnej wartości w tej grze, szukanie tego wszystkiego do przodu. Jeszcze jeden piłkarz niezwykle istotny, to jest Williams. Gra prawonożno ustawiony na lewym wahadle, co powoduje, że on bardzo często ścina do środka i to są niebezpieczne wejścia. Tak też powstała bramka ta pierwsza już w trzeciej minucie, kiedy zagrał Williams też z Johnsonem, który jest napastnikiem, on gra w Tottenhamie. Piłkarz o zupełnie innych walorach niż Kiefer Moore, który grywał zazwyczaj, taki wysoki zawodnik, taka typowa dziewiątka, ale James, on grywa bardzo często niżej i nawet kiedy Michał Zachody w meczekach pokazywał chyba po meczu, czyli w piątek, taką analizę tych średnich ustawień, to James, napastnik w tym spotkaniu na papierze, był ustawiony, czy też miał tę pozycję średnią niższą niż trzej pozostali zawodnicy, którzy grali w tym spotkaniu. To świadczy o tym, jak ten zawodnik też wspiera środek pola swoją obecnością. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te... Ja mam jedno pytanie. Jeszcze jedna rzecz, Romek, króciutko. Proszę bardzo. Ten mecz się kapitalnie ułożył dla Walii w dwóch częściach spotkań, bo bardzo szybko zdobyli bramkę, oddali piłkę Finom, którzy próbowali atakować tym atakiem pozycyjnym. Skończyła się pierwsza połowa wynikiem 2-1 i na początku drugiej od razu też zdobyli gola. Więc znowu mogli jakby preferować ten swój sposób grania, tę swoją strategię na początku z każdej z połów. I w zasadzie im ten mecz trwał dłużej, to ja już wiedziałem, że Finlandia, mimo że miała swoje sytuacje do tego, aby pokonać Worda, traciła gdzieś taką wiarę, nadzieję. Czwarta bramka już zdobyta po błędzie środkowego obrońcy Djurgårdens, wykorzystana przez Daniela Jamesa, który pojawił się na boisku, jak widzisz, za napastnika w 73 minucie, wcześniej wszedł Moore, ale w zasadzie już po godzinie gry czuło się, że ta Finlandia, też bardzo niewygodny przeciwnik i to też nie byłby dla nas łatwy rywal, straciła jakąkolwiek wiarę, że oni są w stanie doprowadzić do grywki. Także struktura, system, zawodnicy, którzy grają ze sobą bardzo długo, bez jakichkolwiek niespodzianek w składzie, długa praca trenera, więc jest to zespół na pewno może nie złożony z piłkarzy indywidualnie lepszych niż nasza drużyna, ale jeżeli chodzi o zespołowość i taką świadomość tego, co chcemy grać, jak to robimy na boisku, wygląda ten zespół naprawdę bardzo dobrze. Panie trenerze Gikiewicz, czy ta nowomowa trenerska, jeśli chodzi o pana Bożydara, opanowana, mógłby tam iść na UEFA? Wyśmienicie to, bo Żydar mówi, ja tylko podkreślę, że Walijczycy na 24 bodajże spotkania tylko 3 przegrali. To była porażka Holandia, z nami za Czesława Michniewicza, Karol Świderski 1-0, no i Armenia w grupie 2-4 i przez tą porażkę Chorwacja awansowała, a Walijczycy grają baraż, więc tak to zgodzę się w 100%, że to mecz będzie zupełnie inny niż ten na Narodowym, bo no Estonia to nie wiem, do kogo bym ją porównał. To była taka gierka treningowa, gdzie trener stoi na środku boiska, ma piłki i po prostu jedna drużyna atakuje, a ci, co przejmą piłkę, po prostu muszą trafić do małej brameczki. My po prostu to był taki trening. Drogowiec Jedlińsk czy nie? Czy to lepszy poziom trochę? Nie, no wydaje mi się, że KTS na Narodowym, jakby wyszedł z Estonią, to szczerze byśmy powalczyli. Nie ujmując nic Estończykom, to naprawdę, no oni sami sobie strzelali bramkę, ta pierwsza bramka Piotrowski, fajne podanie, no ale obrońca ucieka od piłki, zamiast tą piłkę gonić. No nie wiem, coś mu się pomyliło, ale okej, zostawmy ich. Walijczycy z Chorwatami wygrali u siebie, to zakomplikowało drużynie Dalicia sytuację w grupie i tam się pali. No oglądałem to spotkanie z Finlandią, wchodzi napastnik, presuje stopera i strzela ostatnią bramkę w spotkaniu. Naprawdę, tam z przodu, przy głupich stratach naszych, gdzie będziemy chcieli grać, a wydaje mi się, że Walijczycy wiedzą, że atak pozycyjny u nas leży i mogą nam specjalnie oddać tą futbolówkę, to każda strata będzie się paliła za naszymi obrońcami, bo tam będzie taka przestrzeń, że ciężko będzie się z nimi ścigać. Boży, to ja dopytam Cię jeszcze, jak wyświetlam tutaj skład walijski.
I to bardzo wybrzmiało wczoraj w live'ie ze Zbigniewem Bońkiem, aż byłem zdziwiony, że on tak analitycznie podszedł do jakby tej euforii, między innymi mojej, związanej z wahadłowymi piłkarzami u nas, bo ja to wiesz, czasami rzucę jakieś hasło, że stoimy skrzydłowymi albo wahadłowymi. Muszę powiedzieć, oczywiście słabość tej Estonii, bez względu na to, co mówi Giki, ja się też zgadzam. Natomiast z drugiej strony tak, Frankowski napędzał akcję, Zalewski napędzał akcję. Zalewski napędzał w pierwszej połowie na tyle, że gość dostał dwie żółte, wyjazd, grają dziesiątkę. W drugiej połowie przestawiony za Frankowskiego, był w stanie dryblować, napędzać akcję, idzie w pojedynki. Ale przyjmuję założenie, że nasi wahadłowi to jest duży atut, prawda? Jeśli padają bramki, to często z udziałem naszych wahadłowych. Bo jak weźmiemy trzy mecze za probierza, te trzy ostatnie mecze, czyli listopad i mecz ze Stończykami, to taki Zalewski ma udział w sześciu golach. Przy bramce Piotrowskiego z Czechami też, bezpośrednia asysta do Frankowskiego z Łotwą, bezpośrednia asysta do Lewandowskiego z Łotwą. W tym meczu samobójczy gol i dwie bezpośrednie asysty to jest Zalewski. Frankowski otwiera wynik na 1-0 po zagraniu, o którym wspominał Łukasz Piotrowskiego, nawet przy tym błędzie, ale on wykazał się determinacją i później dobrym wykończeniem. To jak Zibi Boniek wczoraj powiedział, Roko, ale może być tak, że Walijczycy przez nas czytają i przeniosą tych naszych wahadłowych pod nasze pole karne. Że, czy ty widzisz takie niebezpieczeństwo, że ten Roberts i Williams w szczególności spowodują, że no jeśli zagra Frankowski, o tym jeszcze za chwilkę będziemy rozmawiali, czy Bereszyński, czy ktoś na tym prawym wahadle, a na lewym Zalewski, to czy nie będzie tak, że oni nas cofną i my już wtedy nie będziemy mieli tej broni w ofensywie, a też nie wiem, czy aż tak dobrze na przykład Zalewski gra w defensywie, na to zwraca uwagę Zibi, który jest fanem Zalewskiego, ale mówił, że jeśli chodzi o defensywę, ma problemy. Kto pierwszy? Mówić? Dobra. Starszy. Czyli Roko. Ale on już mówił. Słuchajcie, no tam układ się robi tego rodzaju, że na Zalewskiego, na prawe wahadle gra Roberts. To jest piłkarz, który w przeciwieństwie do Williamsa jest piłkarzem, który spełnia bardziej zadanie bocznego obrońcy niż takiego typowego skrzydłowego. Więc on też grał na Håkansa, bardzo takiego ciekawego zawodnika grającego po lewej stronie przeciwko Finlandii i kilka razy go zablokował, dobrze wracając, gdzieś zamykając strefę i uzupełniając pole karne, uzupełniając też tę trójkę środkowych obrońców. Oczywiście błędy mu się jakieś zdarzyły, to jest normalna sprawa. To każdy obrońca musi się z tym mierzyć, więc też czasami go ten Håkans gdzieś tam okiwał i udało się dośrodkować piłkę. Natomiast jest to piłkarz, który będzie bardziej pewnie zamykał, więc ułożyło się tak, że na Zalewskiego to na pewno jest lepsze rozwiązanie niż Nico Williams. A z drugiej strony Williams będzie grał pewnie na Frankowskiego, więc to też będzie zupełnie inna rywalizacja, mam wrażenie, niż Zalewskim. Chociaż też ci nasi wahadłowi obaj, to też będzie ich atut, oni potrafią zejść do środka, tak? To nie są tylko piłkarze przywiązani do linii, tak jak Puchacz, i będą tylko dośrodkowywać lewą nogą gdzieś w stronę pola karnego. Ale wydaje mi się, że tak jak mówi Giki, że to wcale nie musi być tak, że oni się na nas rzucą od razu od pierwszych minut, chociaż jeżeli będzie taka okazja, jak w rywalizacji z Finlandią, więc przechwyt piłki, od razu transport jej do przodu i bardzo szybkie takie poszukiwanie finalizacji. I robią to bardzo dobrze, bo oni nie potrzebują dużo okazji do tego, żeby zdobyć bramkę, więc ta ich skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie. Druga sprawa, stałe fragmenty gry, pokazywał to Przemek Łagodzki w naszym studiu i to się wszystko potwierdziło. No to wszystko jest wykonywane idealnie, tak? Dośrodkowania, stałe fragmenty gry też przy drugim golu, krótkie rozegranie. Widać, że tam ta praca treningowa w tym procesie stałych fragmentów, ona jest wykonywana na tyle dobrze, że to działa jak automat. Zdobyli trzy bramki po stałych fragmentach. Jedna nie została uznana tylko dlatego, że był na spalonym zawodnik blokując bramkarza Hradeckiego, ale w sumie trzy razy ta piłka wpadała do siatki i wychodzą ci wysocy stoperzy. Jeżeli będzie mur pewnie na jakieś drugie pół godziny, to do tego dochodzi kolejny piłkarz, są zagrania gdzieś na ten drugi słupek strącenia i dobijania tej piłki z pola bramkowego. Robią to bardzo często, robią to skutecznie i w zasadzie no, poruszają się jak maszyny, doskonale wiedząc, jak ta piłka będzie frunęła i kto ją zagra w jaką strefę pola karnego.
A my z tymi rzutami różnymi chyba nie mamy najlepiej ostatnio. To, co Boże opowiada, to pokazuje do siły i moc. Ja spoglądałem na ekran, ale siłą rzeczy bardziej śledziłem Polskę. Zobaczyłem jeszcze później skrót i to był trochę piorunujące te uderzenia tych Walijczyków. Ty pewnie też oglądałeś ich w rywalizacji z Chorwatami, prawda? Gdzie Chorwaci mają silną drugą linię. Przemek Łagożny pokazywał, nawet auty mogą być zagrożeniem, jeśli chodzi o Walijczyków, nie mówiąc o rzutach wolnych czy rzutach rożnych. Czy jak ty interpretujesz tą siłę Walii takiej bezpośredniej gry? Powiem tak, no pierwsza bramka, Chorwacja traci po dośrodkowaniu, Wida nie przykrył, nie wiem kto tam strzelił, ale bardzo niski zawodnik, to pierwsza bramka, druga właśnie za plecy obrońców, ścigał się z Widą, dostał tam szansę, żeby sobie nabić 101 czy drugi występ, no i dwie bramki strzelili i oni stłamsili Chorwatów, gdzie wiemy, jaka Chorwacja jest mocna w środku pola. To Chorwacja zazwyczaj kontroluje, narzuca tempo grania. Co do naszych wahadłowych, wydaje mi się, że tu będzie duża rola naszej szóstki i ósemki. Nie wiem, czy to będzie Bartek Slisz i Piotrowski, ale oni będą musieli schodzić w te boczne strefy i asekurować, bo jeśli my zostawimy naszych wahadłowych jeden na jeden, i wiemy, że Walijczycy będą grali prostą piłkę, to co Boży mówi. Oni potrzebują tak naprawdę po przechwycie 3-4 podań i tak jak trener Kobielewski mówi, zakończone musi być strzałem na bramkę. Oni tam nie szukają, za przeproszeniem, kwadratowych jaj. Jeśli mogą grać do przodu, oni grają trzema podaniami i gościu wychodzi jeden na jeden, nie wiem, z Bednarkiem. No, jeśli ja patrzę na Janka Bednarka, który broni jakby w tańcu z gwiazdami, to się obawiam, czy on jest w stanie przy tych stałych fragmentach, przy tej rywalizacji takiej mocnej, ktoś powie, że on gra w Anglii. No ale tak grający stoper w reprezentacji, ani w klubie, moim zdaniem nie może robić takich błędów, że odwraca się dupą do strzału i nie idzie na piłkę całym ciałem, żeby po prostu ją zablokować. Tak więc wydaje mi się, że to nasi wahadłowi, to co mówi Boży, również będą schodzili do środka, oni będą mogli nas wspomagać, a z tego co ja wiem, to podobno Franek nie jest do grania. No właśnie, to teraz panowie, prawe wahadło, czyli awaria, ja dałem taki tytuł, bo też słyszę, że tak, Kasz wyjechał, Frankowski, wydawało się, że ta pierwsza prognoza będzie dużo bardziej optymistyczna, natomiast dzisiejsza prognoza jest taka, że będzie bardzo ciężko, żeby był na 100%, a wiecie, to będzie mecz na 101% w Cardiff, stąd widując skład, Bereszyński tutaj u mnie jest na prawym wahadle, natomiast trener Probierz reaguje dzisiaj, odsyła Marczuka do U21, natomiast powołuje Wszołka właśnie jako backup do Bereszyńskiego. Jak patrzycie na ten skład, to myślicie, że on jest realny, prawdopodobny, że właśnie Bereszyński zastąpi? Ja tylko pokażę jedną rzecz jeszcze tutaj. Zobaczcie, Bereszyński grał w obu tych meczach z Walią za Czesława Michniewicza. Graliśmy czwórką we Wrocławiu, grał prawego obrońcę, natomiast on grał prawego wahadłowego, dobrze pamiętał to Zbigniew Boniek, w tym meczu w Cardiff, który wygraliśmy po golu Świderskiego, Bereszyński i Zalewski grał lewe wahadło, czyli no gdyby Frankowski nie był do dyspozycji, to chyba naturalnym tym zastępcą jest Bereszyński. Przewidywał gdzieś to Probierz, trzeba mu oddać, konstruując tą kadrę, że w razie czego ten Bereś może się przydać. Ja mi się wydaje, że w ogóle Bereszyński jest bardzo dobrym rozwiązaniem na dwie pozycje wahadłowych, bo Bereszyński też w przypadku jakiś historii meczowych albo też przebiegu spotkania, czyli jakiegoś wyniku. No załóżmy, że nie wiem, prowadzimy w 70 minucie 1-0. I nawet mając jakby przygotowanego Frankowskiego, a co się dzieje z Zalewskim, czyli nie wiem, jest pod formą fizyczną, a chcesz zatrzymać tamtą stronę, to Bereszyński na lewej stronie też wypełni swoje zadanie. Więc on ci jakby, ja tak to czytam, on został powołany właśnie dlatego, aby zabezpieczyć obie pozycje wahadłowych, bo będzie w przypadku trzymania wyniku, tak, czyli zamknięcia tej strony, czyli za najbardziej defensywnych, on spełni rolę na prawym wahadle i na lewym też nie będzie z tym wielkiego problemu, bo wiemy doskonale, na ilu pozycjach on gra w tej reprezentacji. Poza tym półprawym, kiedy taki pomysł miał Paulo Sousa, to wszędzie spisywał się dobrze, czy z lewej, czy z prawej strony, więc to jest chyba taka... W trójce środkowych, jak grał prawego. To tam tak, ale tak... wiesz dlaczego moim zdaniem wygląda tam źle? Z tego powodu, że na prawym wahadle grał Jóźwiak. Więc jeżeli Bereszyński, który jest bocznym obrońcą, a wcześniej był skrzydłowym czy też napastnikiem, dostaje do wsparcia Jóźwiaka, który jest skrzydłowym, no to ta bramka chyba ze Słowacją to też nie była tylko wina Bereszyńskiego, no ale ktoś musi dawać mu tam pomoc, tak? Po tej stronie boiska, umówmy się, że Jóźwiak to też nie jest piłkarz, który ma we krwi
defensywę. Także to powołanie moim zdaniem bardzo się broni. Czy ja się dziwię, że Marszuk został odesłany? Wiem, że nasz kolega redakcyjny Cezary Kowalski widział go nawet w podstawowym składzie na Estonię, więc tam mieliśmy lekką beczkę z Szarka przed tygodniem w kafe Football. No chłopów, no, trybuny i młodzieżówka, tak? No trochę daleko od pierwszego składu. No i zabezpiecza się Wszołkiem, no który umówmy się, czasu dobrego ostatnio nie ma. No ale akurat też pewnie, gdybym miał prawo wyboru i musiał podjąć decyzję, kogo do Cardiff, to wydaje mi się, że raczej chyba Wszołek niż Marszuk. Więc dla mnie ta decyzja o dowołaniu Pawła, mimo jego, powiedziałbym, gorszej dyspozycji, bo wiemy, że też jak on był eksploatowany jesienią czy na początku tego roku, no nie jest w stanie piłkarz trzymać formy przy tym jakby regularnym, częstym graniu cały czas na bardzo wysokim poziomie, więc dla mnie to jest zrozumiałe, że Wszołek jest dowołany do tej reprezentacji. A ty jak to widzisz, jeśli chodzi... Powiem ci tak, co do Marczuka, mi się bardzo podoba ten chłopak w naszej lidze. Dla mnie obok Grosickiego to jest najlepszy skrzydłowy w tej lidze. Liczby, ale też taka bezczelność w grze, taka pozytywna bezczelność, wiesz, wejście w dribbling, nawet... Rok, ale widziałeś, Wdowik też był kapitalny i też musiał czekać na to, żeby pojawić się na ławce, potem wejść z ławki i tak dalej. To są wszystko chłopcy, którzy dotykają tego międzynarodowego futbolu. Ja bym nie podejmował takiego ryzyka. Dobra, rozumiem jeśli, jeśli on nie dostał szansy ze Stanią, to wiadomo było, że w Cardiff też nie dostanie. Okej, natomiast jedną rzecz wam tylko powiem, że wydaje mi się, że nawet Grosicki, tak doświadczony piłkarz, jest troszeczkę ofiarą systemu, który wybrał Michał Probierz. I Marczuk tak samo do tego systemu... Ja nie, chyba nie do końca, bo wiesz ja ci Grosicki, powiem tak. Mi się wydaje, że... Bo wszyscy mówili, czemu wszedł Grosicki, a nie Puchacz? No ale trener, wiedząc, że czeka go mecz w Walii, to musiał wypróbować na lewym wahadle, nie wiedząc, co będzie z... co będzie z Kaszem i co z Frankowskim, tak? I przesunął Zalewskiego na prawe wahadło, no to wydaje mi się, on musiał przetestować Puchacza. Bo nie wiedział, jaki będzie stan zdrowia tych dwóch zawodników, o których mówię. Myślę o Kaszu i o Frankowskim. No to fajnie, że wszyscy chcemy, żeby Grosik wystąpił, że to był mecz pod Grosika, ja to wszystko rozumiem. Natomiast trener musi też myśleć perspektywicznie i mieć wizję tego, co za chwilę go czeka w Cardiff, dlatego musiał wypróbować jakiś wariant, mając świadomość, że być może dwóch prawych wahadłowych do dyspozycji nie ma. No oczywiście jest Bereszyński jeszcze, tak? Ale wiadomo, że on będzie tutaj traktowany jakby zadaniowo przy jakiejś sytuacji. Także mnie to wejście Puchacza absolutnie nie zdziwiło w tym meczu ze Stanią. Tylko patrząc na mecz w Cardiff, czy bym ja Tymkowi zaufał i dał go na lewe wahadło? No myślę, że nie. Myślę, że nie, bo nawet statystyki... Ale coś się może... Mówię, tak jak wypadnie ci jeden, drugi piłkarz i musisz mieć kogoś jako zabezpieczenie. Ja nie mówię, że do pierwszego składu. Myśliłbyś, że ci poleci dwóch wahadłowych piłkarzy w ciągu kilku minut, tak? Dlatego ja się zgodzę, że gramy Zalewski na prawym wahadle. Gra, teraz mi wypadło, kto gra, powiedzcie mi, Zalewski i Bereszyński. I wtedy Zalewski 65, zakładam, że wygrywamy, bo mam jakieś przeczucie, że ten mecz pójdzie po naszej myśli, no to Bereszyńskiego wrzucam na lewe wahadło, a na prawe daję na przykład nie tylko Puchacza, tylko Pawła Wszołka, który umie bronić. Ja będę potrzebował gościa, który broni, nie tylko, który będzie dośrodkowywał. Bo przy wyniku pozytywnym ja nie potrzebuję Tymka, który fajnie się podpali, będzie biegł do linii, nie zejdzie do środka, tylko będzie dośrodkowywał. Nam może to nie będzie w ogóle potrzebne. Więc wydaje mi się, że Zalewski, Bereszyński to są wahadła, które we wtorek o 20:45 wyjdą w podstawowym składzie. No chyba, że Frankowski będzie zdrowy, tak? No tak, ale zakładamy, bo z tego co wiem, jakieś tam przecieki, no to wydaje mi się, że Frankowski nie będzie zdrowy. A powiedzcie mi, czy wy, patrząc na gabaryty Walijczyków, byście wyszli z Liszem? Ale wiesz co, Walijczycy to jest taki trochę mit, że oni są, nie wiem, mają 190 cm i 100 kg. Ci pomocnicy, oni są właśnie bardzo szybcy, dynamiczni, wysocy. To tak trochę jak w reprezentacji Szkocji teraz, tak? Także ja w ogóle się, Giki, zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy mając w drużynie przeciwnika, bo to też jesteś doświadczonym piłkarzem, grałeś w wielu krajach, w wielu klubach, w wielu miejscach. Ja czasami patrzę na taką prostą matematykę. Jeżeli masz czterech pomocników w drużynie przeciwnika i do tego napastnika, który schodzi bardzo nisko, plus wahadłowego, który schodzi też do środka, czy my wychodząc trójką pomocników jesteśmy w stanie w ogóle się przeciwstawić nawet liczebności drużyny Walii? No bo w tej chwili możesz mieć czterech albo pięciu ludzi, a my mamy trójkę, tak?
No i dlatego wydaje mi się, że nawet po słabszym meczu Świderski wyjdzie, bo Buksa nie umie tego robić. Nie będzie cofał się do tej drugiej linii, żeby zrobić rąb, że czwórka będzie na czwórkę. Wydaje mi się, że ten drugi napastnik będzie musiał popracować bardzo mocno w defensywie, no i wtedy 60-60 minuta, piąta będzie jaka zmiana, bo nie wydaje mi się, żebyśmy wyszli na dwóch i dwóch zawodników jest wyłączonych w ogóle z gry defensywnej, bo tak jak mówisz, oni będą mieli przewagę, ten jeden wahadłowy będzie robił miejsce i schodził od linii, gdzie ta linia go blokuje, będzie schodził do środka i wtedy wiodącą nogą on jest w stanie zagrać małą grę i my możemy mieć z tym elementem problem. Dlatego jak gdybym był trenerem, a nie jestem, ja bym wystawił czwórkę pomocników i zagrał na jednego napastnika. No nie wiem, ale to ja to tak oceniam. Za duża jest waga tego meczu, aby sobie pozwolić na to, żeby stracić bramkę, bo potem jest kłopot. I tak samo Finowie też mieli piłkę. Nie konsultowaliśmy się, ale ja taki wariant przygotowałem. Wiesz dlaczego? Bo ja, wiesz, że lubię przeanalizować to, co wystawia trener. Czy to jest Probierz, czy Brzęczek, czy to jest Santos, czy Sołza. Boże, a kogo byś wystawił w czwórce tam? Zobacz, ja mam taki skład, który nawiązuje do zestawienia z Wyspami Owczymi. Czyli to, co Romek wystawił, to jest to co ja widzę na chwilę. Dwie dziesiątki, czy jak je określić. Zobacz, i tutaj nie zmieniasz tak struktury, jeśli chodzi o trzech obrońców i wahadła. Natomiast wzmacniasz środek pola, że masz aż czterech piłkarzy w środku pola. Oczywiście ty mówisz o Świderskim, który może schodzić. Mi się Świderski podoba. Ja też uważam, że ja nie oceniam go źle za mecz. Wiesz, jak brakuje bramki napastnikowi w takim meczu ze Estonią, okej, ale on w drugiej połowie bardzo dużo inicjował akcji, schodził, wymian piłek, grał na jedno podanie, bez przyjęcia i tak dalej. No ale okej, jeśli myślał Probierz, żeby Wyspy Owcze powstrzymywać takim wariantem, no to nie wiem, czy się nie skusi wali na takie zestawienie. To był pierwszy mecz trenera, to wiesz, on też nie mógł się tutaj specjalnie, musiał się zabezpieczyć w jakimś sensie. Chodzi ci po głowie dokładnie. Ale, to jest końcówka meczu, przecież Piotrowski nie grał z Wyspami Owczymi w pierwszym składzie. Nie, to jest możliwy skład na walię w zestawieniu z dwoma dziesiątkami, dwoma szóstkami. No tak, ale Piotrowski to nie jest Piotrowski taka dziesiątka, bardzo będzie się cofał na ósemkę. Piotrowski też potrafi grać bardzo wysoko. Nawet jak go w Udogorcu oglądałem w paru meczach, to oni w fazie, kiedy są w defensywie, to Piotrowski jest w jednej linii ustawiony z napastnikiem. Więc on też potrafi wejść w pole karne, a też doda trochę innych walorów niż Świderski, wydaje mi się. Także Szymański ten skład mnie zdziwił. To jest możliwy skład. Ja go sam wykoncypowałem, wymyśliłem na podstawie tego, jak... Pamiętaj jedną rzecz, że też rozmawiałem z Kacprem Marcem, znasz Kacpra, pewnie, Boże, nie wiem, czy Łukasz zna, to jest asystujący dzisiaj Aleksandrowi Wukowiczowi, trener, analityk, nasz przyjaciel prawdy futbolu, i on mówił, że Probierz większość meczów w Krakowi grał 3-4-2-1 z dwoma dziesiątkami, także jego zupełnie nie zdziwiło wystawienie składu. Ja tu gdzieś ten skład z Walijczykami mam, zaraz wam pokażę. Słuchajcie. Mi się to podoba, bo wystawiając Piotrowskiego na tej dziesiątce, on będzie wchodził w te wolne strefy między ich stopera, prawego czy lewego wahadłowego. Tak więc i nawet Bartek Slisz, jak będzie Szymański, to on w Legii pokazywał w europejskich pucharach, że potrafi znaleźć się po tej prawej stronie i tak fajną piłkę dośrodkować. Więc gramy na jedną szóstkę i w środku rotujemy i naprawdę mamy zawodników, którzy i potrafią przytrzymać piłkę i ta piłka im nie przeszkadza przy nodze, a jak trzeba, to tak jak mówię, wejdą, wetną się tak jakby ten drugi napastnik, dziesiątka podwieszona za lewego i mu pomogą w tercji trzeciej przeciwnika. Nie wiem, czy padło w ogóle pytanie na tych konferencjach, bo ja oglądałem, ale gdzieś tego nie zarejestrowałem, właśnie o kwestię Damiana Szymańskiego, tak? Bo on mi przypomniał rok, on był na trybunach, tak? On nie był w protokole. Tak. No. Teraz też nie wiem, jak jest powód. Ja mam pytanie do was. Romanczuk został powołany, żeby co? Słuchajcie, to, ale widzisz, bo to jest rozmowa dokładnie też dotycząca wartości piłkarza z danej ligi. Dana liga to jest... Dla mnie ja czytam grę też przez decyzję, szybkość decyzji, tak? I ligi zagraniczne, czy rywalizacja międzynarodowa, której doświadczył Slisz, bo ludzie bardzo narzekają na Slisza, a ja uważam, że jak oglądałem z trybun Slisza, z Aston Villą, z Alkmaar, z Mostarem, wcześniej były mecze z Austrią, Wiedeń, Midtjylland, to co? To Slisz był jednym z lepszych piłkarzy Legii, albo był bardzo dobrym piłkarzem Legii na tle zagranicznych rywali, Austriaków, Duńczyków, Anglików, którzy mają w składzie cały świat i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie mam wrażenia, że Slisz odstaje, żeby zagrać, tak? Natomiast co do Romańczuka, ciekawe pytanie,
Bo Romańczuk, pamiętaj, z polskiej ligi, ja wiem, że jest liderem polskiej ligi. Ile piłkarzy z polskiej ligi zagrało ze Estonią? Co? Ilu piłkarzy z polskiej ligi zagrało ze Estonią? Ilu piłkarzy z polskiej ligi zagrało ze Estonią? Czekaj, bo zgłupiałem aż przy tym. Chyba żaden, tak? Żaden. No to zobacz, w każdym meczu wcześniej wydaje mi się, że ktoś z polskiej ligi grał, tak? Czy nie? No bo grał Dziczek, grał Slisz, tak, grał potem tak. Dziczek. Tak. No, nie wiem, z Łotwą chyba też jakiś piłkarz polskiej ligi wyszedł. Ludowik na pewno zadebiutował, już ci pokazuję. No, ale na pewno, nie wiem, czy w pierwszym składzie ktoś zagrał na przykład z Czechami z Polski. No, nie, no zagrał też, bo Dziczek... To jest Łotwa. Czyli widzimy, że wszedł Ludowik. Ale w pierwszym składzie też nikt nie grał z polskiej ligi. A z Czechami, tak? Proszę bardzo, to jest skład z Czechami. Slisz wtedy był z polskiej ligi. No, Slisz grał, tak. Czyli zobacz, czyli w teorii z najsłabszym przeciwnikiem, a może i w praktyce, przez cały mecz nie wychodzi żaden piłkarz z polskiej ekstraklasy. Ja wiem, że Dziczek jest kontuzjowany, a że zmienił klub Slisz, no ale to ja tak patrzę tylko na to statystycznie. Mhm. To teraz wyobrażasz sobie, Romańczyk moim zdaniem jest numerem 3, wiesz, no nie wiem też jak się mecz potoczy. Ja w ogóle myślałem, że Slisz dostanie wolne, żeby się trochę, że tak powiem, odkręcił po tej podróży ze Stanów Zjednoczonych, a że Szymański wyjdzie w tym meczu, więc to tak jest, no ale wiesz co, my nie mamy narzędzi, my czasami nam się coś wydaje, a no jednak trenerzy są lepiej zorientowani wraz ze swoim sztabem, co się dzieje i też nie wydaje mi się, aby, no musiał Michał wiedzieć, że Szymańskiego sadza na trybuny z jakiegoś powodu. Bo że dlatego, wiesz, zabrakło... zobacz, był w czwartek mecz, masz piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Tak naprawdę Szymański może potrzebował dwóch mocnych treningów, może potrzebował odpoczynku. No my tego nie wiemy. My no mówimy, a Szymański na trybunach, a zagra we wtorek. No ale to trener, wiesz, sztab, oni robili badania pewnie zmęczeniowe. Ja myślałem, że jak Slisz doleciał w niedzielę bodajcie, tak, z Ameryki, no to albo zagra Szymański, albo zagra Romanczyk, który zrobił postęp. Ale muszę wam powiedzieć, że mnie Damian Szymański w ogóle nie zdziwił, jeśli chodzi o trybuny w kontekście Estonii i Bereszyński tak samo mnie nie zdziwił, bo trener myśli dwoma meczami, rozumiesz? I pamiętaj, Damian Szymański jest po kontuzji, czyli też lepiej go przygotować, bo to jest... A co Miki powiedział, nie? Że tak, że treningi. Że na koniec Bereszyński, co teraz może wyjdzie w pierwszym składzie, był na trybunach, to nie znaczy, że on jest... Jakby trener rozgrywa dwumecz, tak? W głowie musi no tak, to być. Roko, to jest kadra, nie klub. No to jest kadra, nie klub, więc zawodnik, który jest odrzucony na reprezentację, inaczej się czuje niż w klubie, gdzie trener cię kasuje. Oni rozmawiali, to była analiza dogłębna i to tak, to nie jest tak, że nie liczę na ciebie, iść na trybuny, Damian. No to tak, tak to nie działa. No. Słuchajcie, dopytam was o Świderskiego, bo ja tu zatytułowałem tą tablicę z waszymi pięknymi podobiznami. Giki, ale byłeś odpalony na tym narodowym, także... Dlatego lecę do Chorwacji na święta, bo muszę się opalić, no. A okej. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no poza waszymi obliczami, no dałem takie zdjęcie z tego meczu Świdra i w ogóle Świder Time. Dla mnie to jest napastnik, jak mówił Louis van Gaal, on mówił coś takiego pod adresem Tomasa Millera, że u mnie Miller grałby zawsze, Miller spielt immer. U mnie chyba też grałby zawsze, natomiast tak się zastanawiałem, czy Buksa na taką walkę w powietrzu i na ziemi z Walijczykami nie przydałby się, a może Świder w roli Jokera? Ja się zastanawiałem odnośnie Buksy, wysoki, tak, każda walka w powietrzu, ale jeśli Walijczycy będą mieli przewagę w środku pola, no to nie jakoś tego nie widzę, żeby jeden z dwójki tych napastników, czy lewy, czy Buksa, aż tak bardzo się cofali, byli tu taką dziesiątką łamaną na ósemkę, więc bardziej bym się skłaniał właśnie to, co pokazywaliśmy, że będą dwie takie podwieszone dziesiątki, później Lewandowski i one będą pomagały w grze defensywnej, no bo też trzeba sobie powiedzieć, jeśli my wyjdziemy dwójką napastników i nie daj Boże stracimy bramkę tak jak Walia, Finlandia, trzecia minuta bodajże, tak. No to przy tym dopingu, przy tym stadionie, przy tak nakręconych Walijczykach będzie nam bardzo, bardzo ciężko wrócić w to spotkanie, więc wolę zagrać troszkę asekuracyjnie, mieć tą czwórkę z tyłu w pomocy, lewego z przodu i lewy pokazał z Atletico Madryt, że w formie jest, przytrzyma tą futbolówkę i wtedy te dwie dyszki podchodzą, nasze szybkie wahadła idą do przodu, a Zalewski w spotkaniu z Estonią miał 13 prób dryblingu, 11 udanych. Powiem, że drugie miejsce i trzecie miał Lewandowski i Kiwior. 3 próby, 3 udane. Tak więc, no, Niko ma to.
i piłka mu nie przeszkadza, bo niektórym nawet ciężko jest wypuścić futbolówkę w lewo czy w prawo, przyspieszyć i dośrodkować. Ja wam powiem, że jeszcze gdyby Michał miał większe przekonanie do Sebastiana Szymańskiego i gdyby ta jego przygoda wczesna, obecna, czy tam sprzed kilkunastu miesięcy była nieco lepsza w reprezentacji, to wydaje mi się, że pod taki profil piłkarzy, człowiek, który też jest dobrze wybiegany, świetnie taki przygotowany kondycyjnie, potrafiący odbudować też pozycję i wrócić, zablokować, to taki Sebastian Szymański też pod ten profil tych Walijczyków by mi się podobał. No ale też wiesz, jak to jest, mi się wydaje, że trenerzy mają czasami albo mają przekonanie do jakiegoś zawodnika, albo nie do końca im coś pasuje. Czyli tak jak trener Kobierecki do mnie, wiesz? Chwileczkę, jest sezona, dobrze. Nie, akurat Sebastian Szymański to, co mówi Boży, bo ludzie, widzowie mogą nas oglądać i mówią, nie, to jest dyszko, nie gra w defensywie, ale on w Fenerbahce bardzo dobrze wygląda w tej fazie defensywnej, on bardzo dużo piłek odbiera, to nie jest taki zawodnik szklanka, że on tylko stoi, dyszka, czeka i do Dzeko rzuca piłki, on naprawdę potrafi grać w defensywie, ale wydaje mi się, że tak jak mówisz, trener musi być przekonany, nawet czy jesteś w dobrej formie, czy masz te liczby w klubie, jeśli trener tego nie czuje, to możesz robić wszystko i ty tak nie zagrasz. Słuchajcie, to dopytam was, Piotrowski. Bo ty się na pewno kierujesz, Roko, też takimi pewnie wspomnieniami, że ten Świderski dwa razy tę walię gdzieś skarcił w tej A ja sobie też, wiesz co, ale nie do końca. Ja sobie kiedyś przeliczyłem, pamiętasz w listopadzie te minuty na bramki, jeśli chodzi o Świderskiego, Buksę i Milika. No i wyszło, że to jest Świder rzeczywiście w różnych okolicznościach. Mniej grając z ławki, grając... On potrafi ci strzelić bramkę. Dwa, on dobrze wygląda w grze kombinacyjnej. Giki też powiedział, że on schodzi do w razie czego. To nie jest tak. Lewy w ogóle też schodzi. Lewy bardzo schodził ze Stonią. Ja bym wolał lewego we wtorek, żeby nie schodził, wiesz? Ja wiem, ale wiesz, że lewy zaczął schodzić i jakby przyzwyczaił się do tego schodzenia. Jakbym wam pokazał tutaj mapę poruszania się lewego, Marek Marciniak, nasz drugi trener analityk, który jutro tutaj będzie miał wykład dotyczący taktyki wspólnie z trenerem Engelem, wystąpił na Prawdzie Futbolu jutro o 18:00, pisze, że z osamotnionym Lewandowskim na szpicy nasz atak może nie zadziałać. Zobaczymy. No ja też wiele meczów widziałem lewego, jak był sam i się męczył. Wiesz, podchodzi do niego dwóch, bierze go w kleszcze, fizycznie go tłamszą i tak dalej. Dla mnie, jak wychodzimy na dwóch napastników, to od razu ten rywal myśli sobie, no nie jest tylko lewy, muszę się zająć tym Świderskim. Ale ja tak jak mówiłem na początku tego naszego spotkania dzisiaj, Daniel James, który gra na kilku pozycjach w Tottenhamie, bo tam po odejściu Kane'a jest trochę taka sytuacja, że różni piłkarze grają na dziewiątce, nawet Son. I on grywa czasami takiego też lewoskrzydłowego, czy tam półlewego napastnika, takiego też wchodzącego gdzieś do środka, więc ich dziewiątka była ustawiona niżej, średnia pozycja miała niżej niż trzech innych piłkarzy. Więc to też zależy, co się dzieje za plecami Lewandowskiego, tak? No przecież bramka Świderskiego w Cardiff padła po tym, jak Lewandowski był cofnięty, a w pole karne wbiegł Świderski. Więc to nie jest tylko ważne, co się dzieje wokół napastnika, w sensie jego pozycjonowania, ale jak zachowują się zawodnicy grający niżej. I to jest kluczowa sprawa, mi się wydaje, też dla naszego występu we wtorek. No zobacz, to co mówisz, ten James jest w ogóle tutaj na linii środkowej. Także... No dlatego Romek, ja się zgodzę z Bożym, że tak naprawdę jeśli ty jesteś stoperem i dwóch napastników stoi plecami do twojej bramki, tobie łatwo jest kryć tego zawodnika. Jak ty byś miał lewego, Zielu, Piotrowski, którzy będą wbiegali z głębi pola, uwierz mi, że to dla stopera jest cięższe niż jakbyś miał dwie takie typowe dziewiątki, nie wiem, Buksa, lewy, którzy stoją i tylko chcą tą futbolówkę przytrzymać. Czasami łatwiej jest biec z tej drugiej linii, bo obrońca stoi, a ty już nabiegasz na tą piłkę i możesz zaskoczyć. Więc tylko wiesz, że Zielo nie ma takiego, wiesz, jakby... Czegoś, że on gdzieś bardzo często gdzieś wbiegał w drugie tempo w pole karne. Piotrowski, wiesz, w szczególności Giki to jest mało, musisz mieć kogoś jeszcze. To jest za mało, żeby tylko jeden zawodnik, bo sobie wtedy nie poradzimy. Wiesz, ten skład... Większa liczba piłkarzy musi być tego typu sytuacja w polu karnym, bo to zawsze... Ten skład przy Bereszyńskim też mamy jednego... wahadłowego troszeczkę bardziej defensywnego. Frankowski jest dużo bardziej ofensywnym wahadłowym, prawda?
I też świadczą o tym choćby bramki strzelone, czy Łotwie, czy teraz Estonii. Wiem, Słabeuszą, ale jednak on idzie w tą szesnastkę Frankowski. To Bereszyński nie jest aż tak ofensywnie usposobiony. No tak, ale zobacz mecz na przykład Legii na wyjeździe z Austro-Wiedeń. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Boże, ty mi powiedz, bo ty masz dobrą pamięć. Slisz wchodził w tą przestrzeń tam po prawej stronie, dośrodkowywał, miał asystę, więc Sliszu potrafi to robić. To nie jest tak, że ja wolę Bereszyńskiego, takiego żołnierza, który zapekluje prawą stronę, a na tej stronie to mówi, Boże, okej, jeśli Zieliński nie wchodzi w przestrzeń, no to sobie zejdzie na tą prawą stronę i on poszuka sobie tam miejsca. Ja wiem, że on lubi w lewą stronę sobie zejść, zejdzie na prawą, będzie Bartek Sliś i myślę, że ta prawa strona nie będzie aż tak wcale cierpiała, bo statystyki pokazały, Franek strzelił bramkę, ale on jakoś dryblował, dośrodkowywał. To nie jest Nikola Zalewski, który brał piłkę i na nim były dwie żółte kartki, on zrobił trzy bramki. On jak miał piłkę, to było widać, że on jest urodzony, że się nie boi dryblingu. No my Polacy ogólnie się boimy dryblingu. No kogo mi pokażesz, kto ma drybling? Zielu, Nikola Zalewski i Sebek Szymański w formie. Giki, ja mam bardzo dobrą pamięć, ale muszę ci powiedzieć, że akurat kiedy Austria Wiedeń grała z Legią Warszawa, to wracałem z twoim trenerem po meczu Super Pucharu Europy z Pireusu, także nie widziałem tego meczu, przyznam się. Słuchajcie, to pytanie o Piotrowskiego. Taki wielki wygrany teraz kadencji Probierza, Giki, debiutu Probierza, w pierwszym składzie już z Czechami w listopadzie. I to wtedy przecież też był do wyboru Sebastian Szymański. Jak się rozchorował Zieliński, to pamiętacie, był skład Slisz, Damian Szymański i Piotrowski. A pamiętasz teraz... to, kto wchodził w pole karne wtedy? Nie był to Lewandowski przy bramce i zdobył gola? Piotrowski. Piotrowski to zrobił. No. No właśnie, nie, no, ogólnie mnie dziwi, trochę boli ludzie, eksperci, ludzie, którzy nigdy nie obejrzeli Ligi Bułgarskiej, nigdy nie obejrzeli, jak Ludogorec grał w europejskich pucharach i mówił, nie, no on gra w tej lidze z kelnerami, ale on już ma 15 bramek. On nie tylko jest walczą króla strzelców Ligi Bułgarskiej, ale on w Europie strzela bramki. To była jego 15 bramka i moim zdaniem on jest takim wybieganym zawodnikiem, takim niebojącym się i zobaczy to nawet bramkę z dystansu. On sobie już przyjął tak, żeby uderzyć. On wiedział, że chce uderzyć. On nie szuka rozwiązań. Jeśli on jest przed bramką, z Fenerbahce kapitalna bramka, Liwakowicz nie miał szans. Przyjęcie, uderzenie. No, mi tego brakowało w kadrze, że my tych bramek z daleka nie strzelamy. Zawsze gdzieś tam szukamy tego podania, zawsze chcemy tak artystycznie. To jest chłopak, cztery mecze, dwie bramki, wchodzi bez kompleksów i to, co tam wywiad dał chyba po meczu ze Estonią. On się cieszy z każdego momentu, z każdej minuty na boisku i on powie, po prostu powiedział, wychodzę na boisko, żeby być najlepszym i pokazać, że mi się to miejsce należy. Test dla Kuby, którego bardzo szanuję i lubimy się. Wydaje mi się, że to jest dobry piłkarz, ale też fantastyczny człowiek. Wydaje mi się, że test będzie dla niego dopiero w Cardiff tak naprawdę. Bo umówmy się, na razie te mecze, nawet ten mecz z Czechami, Czesi nie byli w najlepszej dyspozycji takiej ogólnie, jeżeli chodzi o formę całego zespołu. Wiedzieli doskonale, że remis im wystarczy, więc to też nie była reprezentacja Czech taka sama jak w marcu, kiedy nas przejechała się walcem na stadionie w Pradze. Także ja zawsze też chcę oceniać piłkarzy na podstawie raz, że przeciwnika, jego dyspozycji, rangi meczu i o to, o co walczymy. Ja mocno za niego trzymam kciuki, ale będę ci mógł powiedzieć to dopiero o 23, a może nieco później we wtorek, bo to jest będzie taki faktycznie dla niego poziom i przeciwnik, w którym zobaczymy i będziemy mogli rozdzielić chłopców od mężczyzn. Także to jeszcze tutaj będzie na to czas pewnie, żeby oceniamy to, co było, tak? I to jest wszystko w porządku, to o czym mówicie, ale sprawdzian taki mocny, może nie dojrzałości, chociaż chyba dojrzałości w jakimś sensie, no bo też wiemy, jak wiele zależy od tego meczu. No na całe lata polskie piłki reprezentacyjne, bo ja to już powtarzam, pewnie mówiłem tutaj, od czasu, kiedy Szwedzi nie awansowali przez baraże, przez Polskę, dwa lata temu, spadli totalnie, tak? I mają olbrzymie kłopoty, więc bardzo dużo od tego spotkania zależy. Giki, to zapytam cię, jak wyświetlę ten skład wtedy z Cardiff, za Czesława Michniewicza, to tutaj tak, Szczęsny będzie, Bednarek zakładam, że będzie, Kiwior będzie, Zieliński będzie, Zalewski będzie, Lewandowski będzie, Bereszyński będzie, Świderski, to by wyszło, że 8 piłkarzy grało w tamtym zwycięskim meczu. Tutaj od nas Szczęsny dostał 9, to też pokazuje, że był to mecz bramkarza. Nie? Drzwi nasze trzeszczały mocno, bo my tak mówimy, a wygraliśmy z tą Walią, ale jak sobie ktoś
by odtworzył ten mecz, to by się okazało, że tam nie było lekko, łatwo i przyjemnie. I no Szena tam naprawdę z bliska obronił takie dwa strzały gdzieś tam, no mówię, mecz bramkarza to był. Jak daliśmy mu 9, to znaczy, że naprawdę, żeśmy nie, tutaj... No, dlatego we wtorek nie boję się zaryzykować, że potrzebujemy Wojtka. No, potrzebujemy Wojtka, bo tam ta reakcja, że zawodnicy sobie po meczu przybijali piątki, a Wojtek tam poszedł do szatni. Wydaje mi się, że też mógł troszkę więcej zrobić przy tej bramce. Okej, tam Slisz, tam Moder, tam Janek Bednarek, tam jest gwiazdami, obrócił się plecami. No, nie, ja to przy 5-0 to nie ma znaczenia już. No. Ja nie mówię, po prostu wielkie mecze potrzebują, żeby tam ktoś w tej klatce zamknął, schował kluczyk i po prostu... Liczę, że Wojtek sam powiedział, że po Euro zrezygnuje, więc chciałbym, żeby zagrał mecz życia, żeby znowu nas prowadził na Euro i po prostu sobie zagrał turniej, no bo jest wielkim bramkarzem i po prostu będziemy potrzebowali, bo nie wierzę, że Walijczycy nie stworzą żadnej sytuacji. Słuchaj, no nie wiem, może Rafała dowołać na ten mecz, no bo w gazie jest. Jest bułka, wiesz, myślę, że bułka tam się wziął. Ja już wiem, co będzie jutro w Cafe Football o godzinie 11:10, co będzie głosiła prawda Wianiego. Dziani wystawił. Dziani ma ze Szczeną jakiś problem, nie wiem jaki. Ale muszę zaprzeczyć, bo był naprawdę w futbolu w tamtym tygodniu i w ogóle powiedział, że wielki był Szczena na mundialu i że jest jednym z największych. No to wiadomo, no to żeby się Dziani przybierzył. Ale Dziani konkretnie odnosił się do eliminacji Euro i on uważał, że bramkarz, który puszcza i jeszcze ma nie fart przy puszczonych bramkach, a tak było bardzo często, Praga, Kiszyniów, Tirana, każda bramka, wiesz, jakbyś analizował po bramkarsku, no to gdzieś tam, no już nie mówię, Kiszyniowie to w ogóle jedna bramka, to ewident Szczeny wina, natomiast przy każdej z tych bramek gdzieś czegoś zabrakło bramkarzowi, nawet z tym mówisz teraz z tym Estonią, no przecież dostał strzał, niby bliska odległość, ale wiesz, jak nieprzyjemnie, jak bramkarz ma, czuje, że może ją gdzieś sparować, a ci przychodzi pod ręką ta piłka, no nie jest to przyjemne dla bramkarza i Tomek uważa, że jak nie masz farta, to musisz być podmieniony, że... No tak, ale Roko, to jest pozycja bramkarza, to nie zmieniasz. Możesz zmienić napastnika, środkowego pomocnika, ale nie bramkarza. Dziani troszkę przesadza, no. Dziani lubi clickbaity, że go potem cytują na Polsat Sport.pl, to musi zawsze coś dać takiego, żeby się klikało, no. Bo on zawsze mówi, nie, później ja nic nie powiedziałem, a oni dają... Haj to ostro. Tak. Haj to ostro szczęsnym, nie? Tomek, no taki świat jest dzisiaj, Giki, co zrobić? Że wiesz, że od razu jest ostro. Słuchajcie, no to co, prognoza wasza na koniec, a czy coś w ogóle jeszcze byście myśleli, jeśli chodzi o skład, w kontekście tego, co przygotowuje pewnie Michał Probierz, jak ja to czytam, z reguły się mylę o jedno czy dwa nazwiska. Ja się zastanawiam, kto na trybunie się zastanawiam. A byście wystawili Bednarka? Ja bym nie wystawił, ale wydaje mi się, że jak grał z Czechami, Łotwą i Estonią, że postawił na niego, wiesz, że jakby, no to co teraz go odstawi? Jedziesz na wyspy, gość gra w Southampton na poziomie Championship, okej, okay, dużo bramek tracą, okej. Okay. Niektóre z tych bramek... też piłkarze na poziomie Championship w tej reprezentacji Walii. Rozmawiałem z Wojtkiem Pielą, który ogląda bardzo dużo meczów z Wyspy na Prawdzie Futbolu z 2 tygodnie temu. No, nie był zachwycony Bednarkiem, no ale to jest troszeczkę tak, że jego doświadczenie powoduje, że każdy kolejny trener próbuje na nim budować reprezentację, tak? I zobaczcie, co się dzieje. Czesław Michniewicz chciał grać trójką. Dopiero sytuacja klubowa Bednarka zmusiła go do czwórki na mundialu. Bo normalnie próbował trójką i z Bednarkiem, jak Bednarek grał jeszcze na Wyspach, jak stracił kompletnie miejsce, pamiętacie co się działo, jeśli chodzi o jego sytuację i tą kłótnię z Hasenhüttlem, trenerem wówczas w klubie, no to spowodowało, że tenże Bednarek w ogóle się nie liczył w grze i na mundialu wychodziła czwórka Kasz, Glik, Kiwior i Bereszyński na lewej obronie. Bereszyński przecież był podstawowym piłkarzem na mundialu. Ja teraz znowu cytując Dzianiego, ja wam powiem jedną rzecz. Ogólnie rzecz biorąc, że tak się zastanawiając cały czas nad tym, co nas czeka, uważam, że przydałoby się w tym spotkaniu dwóch bardzo szybkich stoperów do tego profilu zawodników, którzy będą grali w okolicach pola karnego albo się w nim znajdowali. Tylko pytanie, czy my takich ludzi
gdzieś mamy, bo tam będzie naprawdę kręciołek dobry. Oni gdzieś wbiegają za plecy. Jest szybkie granie. Ja ci... tak? Do tego, jak no, poruszają się... Ten Brook z Wilsonem, ten, czy ten, z tym Johnsonem, ten Williams też potrafi zagrać wyżej, ale on raczej jest ustawiony bliżej tego Ampada. Ale te dwa nazwiska, Brooks, Moore i ten Johnson... Wiesz co, dlatego wydaje mi się, że Bartosz Salamon... Mi się też wydawało, że Salamon na Walijczyków, tak? No bo wiesz, osobowość... I z piłką to wyszczytuje, potrafi rozegrać, nie pałuje, więc mi się tylko też wydawało. Tylko ja pytanie, czy my takiego piłkarza potrzebujemy? A co z szybkością jego? Już jakby w tym wieku, w którym on jest, nie? Bo to jest też taka trochę intensywność i szybkość naszej ligi kontra rywalizacja międzynarodowa. A chcesz mi powiedzieć, że co, Salamon jest wolniejszy od Janka Bednarka, że Bednarek jest... Nie, nigdy tego nie mierzyłem tak prawdę mówiąc. Nie wiem, no tak się zastanawiam, ale no też... Nie, masz wielką możliwość co do dyspozycji Bednarka i ja no tak patrzyłem. Janek Bednarek, jak komentujemy mecze Polaków i analizujemy, to zazwyczaj zawsze gdzieś dał ten zapalnik, a wiesz kiedy nie dał? No, kiedy grał z Gikiem. Kiedy nie był powołany. Aha, myślałem, że to kiedy grał z Gikiem. Nie, no tak, ale zobaczcie, no mamy zawodnika, bo my mówimy, że on miał być generałem. On nigdy tej generałem tej defensywy nie będzie. On może no Gikiem, ale to wszyscy się selekcjonerzy mylą po kolei co do niego? No nie no, ty chcesz mi powiedzieć, że my mamy robić takiego Kamila Glika z Janka Bednarka, jak patrzysz na osobowość? Nie, on nie będzie, no teraz się dupą. Glik jest, jak mówią Niemcy, einmalig, jednorazowo. Nie no, ja zobacz, naprawdę, jeśli ja bym postawił Bartka Salamona i Janka Bednarka, wybieram tego pierwszego. Nawet jak na niego patrzę, to się przestraszę. Na Janka Bednarka jak patrzę, to jest, to masz rację, że Bartek ma ten taki, to jest fakt. No, ale... a wtedy co? Dawidowicz prawy, Salamon środkowy i Kiwior... Tak, okej. Okay. Czyli... Ale wiecie co, wiecie, że trenerzy jak już wymyśli pewien wariant i zaczyna mu to jakoś tam grać, aczkolwiek jak stracisz taką bramkę, a do kogo miał pretensje tak naprawdę Szczęsny w waszym przekonaniu? Według mnie to on Bednarka beształ, ale może się mylę, bo powie, że nie, że krzyczał, nie wiem, do koła środkowego. Artur Wichniarek nie miał pretensji do Janka Bednarka, tam wcześniej widział. Ja wiem, od Wichniara dostałem to taktycznie, słuchaj, ja nie wiedziałem, że on tak umie malować, rozrysował mi kto zamieszany i wyszło w modę. Ktoś mu to zrobił na pewno, Wichniar tego sam nie zrobił, no gdzie? Chyba, że nie zgłosi do mnie, bo w szkole trenerów dostaliśmy pro train up, live tag, więc no. Teraz trzeba rysować, żeby być trenerem, Boże. Mogę anegdotkę krótką? Proszę. Też mi chyba Marcin Fedek opowiadał, jak byliśmy na meczu z San Marino Polska. Za sousy. No i tam było chyba 4-0 czy 5-0, nie wiem, albo 3-0 do przerwy. No i trener zmienił bramkarza, wszedł Skorup. Mhm. I oczywiście co się stało, straciliśmy bramkę, nie? Mhm. No i schodzi Wojtek, bo mi to Fedzi opowiadał wtedy, że schodzi Wojtek już tam po meczu, Fedzi czeka na jakieś wywiady i mówi do Fedzia, dobrze, że to nie ja, nie? To wiesz, bo my zawsze traciliśmy San Marino, Andorra, takie jakieś były sytuacje, zawsze ci słabi. Boże, to jest ten mecz, co Skorb tak chciał rozgrywać i poszła taka konterka? Ja już nie pamiętam teraz, jak to do końca, ale ktoś tam chyba stracił piłkę, oni gdzieś podeszli po raz pierwszy i ostatni wyżej i tak coś było, takie były dwie jakieś gafy w obronie były, nie? Ale no tak, właśnie mówi, dobrze, że to nie ja, że znowu, żeby nie było na niego, nie? Dlatego przed wtorkowym spotkaniem właśnie widzisz, Estonia miała jedną sytuację, jeden strzał, jedną bramkę. No. Czy nasza obrona we wtorek jest w stanie zagrać na zero koncentrację od pierwszej minuty, żeby nie było takiego, wiesz, jednego szybkiego, prawy, prosty i będziemy leżeli już na początku spotkania na deskach? No właśnie, czy będzie? No to słuchajcie, bardzo dużo odbożny tu już zarysował, co, jak, jeśli chodzi o tą przyszłość polskiej piłki. Słuchajcie, ja mam tu taki piękny, przygotowałem z Pawłem Stańko kalendarium, ale niestety musiałem tą znak zapytania tu postawić przy Euro 2024, bo zobaczcie, tu nam się rysuje, że naprawdę, no piękny reprezentacyjny rok przed nami. Pytanie, czy 16 czerwca, 21 czerwca i 25 czerwca w Hamburgu, Berlinie i Dortmundzie zagramy, czy nie, to tutaj znak zapytania mamy. No, ja jestem, tam się w lipcu się okno transferowe otwiera, pamiętaj Roku jeszcze. Dla ekspertów i dla dziennikarzy też się otwiera okno transferowe w lipcu, także że będą zmiany. Okay. Nie, ale jakoś panowie, jeśli tak zaraz kończymy, to jestem jakoś tak spokojny, że pojedziemy na te Euro. No, to z TVP chyba, tak, czy nie, Giki? Nie. Coś innego jest grane.
Okej. Okay. Giki zawsze na propsie. Tak Giki, a powiedz mi, a ty masz jakąś umowę, tak jak Mateusz, z jakimiś zegarkami, że tak ten było, czy nie? Ładnie, z tego sklepu w Stambule z Dzianim byłeś, nie? Ja z Dziani to mi chciał, wiesz, w okresie, jak byłem małolatem, jeszcze tam miałem samochód w leasing, to co mi sprzedawał. Najlepiej jak Świąki zapytał o poszczególne kluby w kolejności, żeby Giki wymienił, gdzie był. No, pogubił się jednak tam w drodze życiowej. Drodze życiowej się nie pogubił, ale przypomnieć sobie, gdzie rzeczywiście lądował. Wiesz co, no trochę tego było, ale jeśli tak wracamy do mojej osoby, no to wolę sobie pojeździć, pozwiedzać, zarobić, niż siedzieć w jednym klubie w polskiej ekstraklasie, naprawdę. I zaryzykować i wiedzieć, dałem radę, nie dałem. Ta piłka zagraniczna, wschodnia, arabska sprowadziła na ziemi, czy nie sprowadziła. A my tacy, wiesz, siedzimy, bo jest wygodnie, znamy trenera, fajnie opowiadamy tam bajki, po plecach klepiemy, żeby tylko nie wyrzucił. No takie to dla mnie to jest takie nudne. Jaki ty mi lepiej powiedz, jak rezerwę Wisły Płocki już grały dzisiaj? 2-0 wygrali, 4 punkty wygrali, straty mam. Tak? Czyli ale ile macie dla nich straty? 4 punkty, ale Hutnik zremisował, więc zrównaliśmy się z Hutnikiem już. Okej. No dobra, i to są konkretne koniec. Roko musi na mecz Niemcy-Francja. Niemcy-Francja tak czy Francja-Niemcy to jest? Francja-Niemcy w Lyonie jest ten mecz. Oglądam. Oglądam, Roko. Piwo zero jestem. Łukasz Gikiewicz, bardzo dziękuję. Bożydar Iwanow, Roman Kołtoń, się podobało. Na świecie. Prawe wahadło, czyli awaria. No ty masz za koszulkę. KTS, panowie, KTS. To ja tutaj... Macie takie stroje teraz? No nie, no zobacz, mamy bluza, wszystko, kapturek, wiesz, na propsie, nie? Garfield. Dzisiaj byłem na obiedzie z Lepką i z Darkiem Wesołowskim i taki trykot dostałem, także XL-ki, jakby coś się... To są pozdrowienia do czego? Pozdrowienia do aresztu, czy co tam jest napisane? PDA? Nie, to jest Akademia Piłkarska, z którą... Ja wiem, że sobie jaja robię, Roko. Znam historię całą. No. Jedna literka, rozumiem cię. Bożydar Iwanow, bardzo dziękuję. Łukasz Gikiewicz, Roman Kołtun. Jak to mówią wszyscy kibice... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.